dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Litwy Nieoczywistej. Jesteśmy dzisiaj nad morzem, bo Odeta zabrała mnie na wymarzone wakacje. Choć czuję w Twoim głosie ironię, nie poddam się prowokacji i udowodnię Ci i Państwu, że na litewskim wybrzeżu jest cudownie w każdą pogodę. Porwał nam się parawan, olejek do palania nam zamarł, ale jestem otwarta na propozycję. To ruszamy ku przygodzie. Ahoj! Przygoda na targu? Nie marudź, tu przynajmniej nie wieje. A mogłoby, bo trochę czuć rybą. No bo to targ rybny, to niby czym miałoby pachnieć? Ogórkami? Zwabione nietypowym jak na to miejsce zapachem trafiłyśmy na stynki. Ta przedziwna mała rybka pachnąca świeżym ogórkiem w Polsce jest dziś nieco zapomniana, choć jeszcze przed 100 laty uchodziła za prawdziwy rarytas. Na Litwie o stynkach na szczęście nie zapomniano nigdy. Są tradycyjnym zimowym przysmakiem. Smaży się je na chrupiąco, jak śródziemnomorskie sardynki i zjada w całości. Jest też wersja suszona. Ciekawe, czy też pachnie ogórkami. Ruszamy z Odetą na Mierzeję, na połów stynek. Chciałybyśmy sobie złowić kilka stynek. Pożyczy pan wędkę? Niestety nie jest to najlepszy czas na łowienie stynek na wędkę. Choć mamy luty i stynki wpływają już całymi ławicami do zalewu, to raczej nie uda się paniom żadnej złapać. Wieje zbyt silny wiatr, żeby zarzucić wędkę. A jak złapać taką całą ławicę? Stynki wpływają do zalewu zimą, kiedy zaczyna robić się chłodno. Pierwsze ławice pojawiają się w listopadzie, grudniu. Ale żeby można je było łowić w tradycyjny sposób, muszą być odpowiednie warunki pogodowe. Przede wszystkim musi być lód, przynajmniej cienki. Największe połowy stynki na zalewie to połowy podlodowe, tak zwane bumbowanie. Na czym polega to bumbowanie? To specyficzny połów ryb przy pomocy dźwięku. Trzeba wyrąbać kwadratowy przerębel, mniej więcej metr na metr. Za pomocą 9-metrowych żerdzi przeciąga się pod lodem sieci. Długość takiej sieci to 18 metrów. Do jednego przerębla wpuszcza się trzy sieci. Potem zanurza się w nim 9-metrową deskę, w którą rytmicznie bębni się drewnianymi pałkami. Kiedy połów dobrze idzie, to zaczynamy też wtedy śpiewać Stinta Pukis, Stinta Pukis. Cieszymy się na udany połów. Stinta Pukis. Stinta Pukis, Stinta Pukis, Stinta Pukis. No, Stinta i garsa reaguje. Stinka reaguje na dźwięk. Kiedy bębnimy, to ryby wystraszone płyną szybciej i wpływają prosto w sieci. Jeżeli ławica jest spora, to w jedną sieć w ciągu 15 minut wpada nawet 400 kg stynek. I jak wyciągnąć na brzeg taką ilość? Wyciąga się tyle sieci, ile można, i potem po troszkę, przy pomocy łopaty. Jeden rybak stoi z jednej strony przerębla, drugi naprzeciwko i wytrząsają zawartość sieci na sanie. Najpierw jedną sieć, potem kolejne. Z tego, co pan opowiada, to dosyć niebezpieczne zajęcie. Nie, jak jest gruby lód, to nie. Kiedyś wjeżdżaliśmy na zalew końmi, a teraz mamy skutery śnieżne. Ale na te pierwsze stynki wyruszamy na piechotę. Lód ma wtedy tylko około 7 cm grubości. Trzeba iść ostrożnie. Wtedy najczęściej, jak na złość, dużo się łapie. Ale jak się wraca zmęczonym i szczęśliwym, to nie bardzo się zwraca uwagę, że lód trzeszczy. Czy dużo osób zajmuje się takim sposobem połowu?
Jak stynki wpływają do zalewu, a do tego wieje wschodni wiatr, to cała Nida rozbrzmiewa od bębnienia. Na lód wyjeżdża wtedy przynajmniej 12 sani. Lubi pan stynki? Wszyscy je lubią. Jak są stynki, to pachnie nimi cała Nida. Jedziemy sobie w takim razie złowić jakąś stynkę. Przedtem chodźmy obejrzeć muzeum. Ta typowa rybacka chata pochodzi z początków XX wieku. Składa się z dwóch połączonych ze sobą domów, co wówczas było w tych stronach dość powszechnym zjawiskiem, jako że dorosłe dzieci gospodarzy po ślubie doklejały swój dom do domu rodziców. W połowie lat 70. gospodarstwo zostało odrestaurowane, gdyż poważnie ucierpiało podczas ogromnego spływu kry lodowej na Zalewie Kurońskim. Dom dosłownie odpłynął wówczas ze śpiącymi mieszkańcami w środku. Współcześnie znajduje się tu ekspozycja prezentująca dawne życie kurońskich rybaków. Dziś, ze względu na ocieplenie klimatu, tradycyjne podlodowe połowy stynek zdarzają się zaledwie raz na kilka lat. To jak się w końcu łowi te stynki? Na ryneczku były. Żeby się dowiedzieć, musimy odwiedzić mistrza zakonu. Krzyżackiego? Nie, stynkowego. Chcesz mi powiedzieć, że macie zakon stynkowy? Z siedzibą w Połądze. I można zostać rycerzem, to znaczy rycerką takiego zakonu? Chyba. Dzień dobry, szukamy mistrza zakonu stynkowego. To ja, witam, dzień dobry. Chciałabym zostać rycerką państwa zakonu, czy to jest możliwe? Musi pani po pierwsze kochać ryby, po drugie rybaków, a po trzecie wyjść za mąż za rybaka. Żartuję, tak naprawdę rycerzem naszego zakonu może zostać każdy, dla kogo ważna jest rybacka kultura i święto stynek. Pogoda dzisiaj jest ekstremalna. Trzęsą się nam aż wszystkie kamery. Czy w taką pogodę można łowić stynki? Połowy z molo są dziś niemożliwe. Ze względu na wysokie fale nie mogą też wypłynąć małe łódki rybackie. W taką pogodę pozostaje jedynie przemysłowy połów głębinowy. Połowy są niestety uzależnione od pogody. Dzisiaj te urządzenia na molo są puste. Jest to unikalna metoda połowu stynek. Tak łowi się tylko w Połądze. Na końcu dźwigu przymocowuje się ogromny podbierak, który się spuszcza do wody i wyciąga. To czysta loteria. To, czy coś się złowi, czy nie, zależy od tego, czy akurat przepływa tędy ławica. Ale jeżeli ma się szczęście, to za jednym razem można wyciągnąć do 100 kg. A dlaczego sezon na stynki jest teraz, w taką pogodę, zimą? W taką straszną pogodę! Dla stynek nie ma złej pogody. O tej porze zwykle stynki migrują przez Zalew Kuroński do delty Niemna na Tarło. I właśnie wtedy są najsmaczniejsze, najintensywniej pachnące wiosną, świeżymi ogórkami. Mamy szansę spróbować takiej stynki? Dzisiaj specjalnie dla pań przygotowaliśmy taką możliwość. Idziemy! Czy my jesteśmy w zamku zakonu rycerzy stynkowych? Można tak powiedzieć. Tu mieszkał założyciel zakonu stynkowego, który przed 20 laty wymyślił też nasz słynny festiwal, Święto Stynek.
Święto, które z roku na rok jest coraz popularniejsze, zresztą jak sama Stynka. Czyli zakon stynkowy nie bierze udziału w wyprawach krzyżowych ani w żadnych wojnach, tylko organizuje święto Stynki. My dostarczamy ludziom tylko dobrych emocji, bo kiedy człowiek jest najedzony, to staje się od razu lepszym człowiekiem. Powiem w sekrecie, koleżanka tak chce zostać rycerką zakonu, że nawet kolor kurtki dopasowała do pana. O, myślę, że możemy panie pasować na rycerki. Będę rycerką. Tom, tom, trom, tom, tom, trom. Skelbius. Ogłaszam panie rycerzami zakonu stynkowego. Spełniło się moje dzisiejsze marzenie. Jestem prawdziwą rycerką. A teraz ruszamy na stynki. Do boju. To od czego zaczynamy? Pajmam stintukę. Bierzemy rybki. Dziadam i miltus. Wkładamy do mąki. A foliojam. Obtaczamy. Kad jos butu. Są wtedy wyjątkowo chrupiące i pyszne. Tada pilam alieju. Wtedy wlewamy olej. Nie należy go żałować. Im tłuściej, tym smaczniej. I idziemy smażyć stynki. Pięknie skwierczą. A czy to prawda, że najlepsze są takie malutkie? Im mniejsze, tym smaczniejsze? Nie. Nie. Wszystkie są smaczne. Trzeba tylko umieć je przyrządzić. No dobra, a patroszyć trzeba czy nie trzeba? Trzeba patroszyć. Przy okazji często wychodzi jeszcze jedno pyszne danie. Kotleciki z ikry. No proszę, jeszcze stynkowy kawior, z którego na Litwie robi się kotlet. A co tam tak dobrze pachnie? Zupa rybna. Też ze stynek? Ze stynek. No proszę, zupa stynkowa, to ze stynek można robić wszystko. No dobra, a deser ze stynek można zrobić? Oczywiście, że można. Lody stynkowe. Albo na przykład stynka w galaretce. Oj, zaraz. Ze szczęścia. Podoba mi się to życie rycerskie. O! Ciekawe, czy jest też talerz dla mnie. Wszystko. Proszę państwa, dwie szczęśliwe rycerki ruszają na degustację stynek. Zakon ugościł nas iście po królewsku. Kosztowałyśmy tradycyjnych stynek smażonych w całości, przepysznej stynkowej zupy rybnej, a nawet stynek marynowanych w occie. Obiecałyśmy sobie wrócić tu za rok na święto stynki, na którym można podobno także spróbować stynek grillowanych i wędzonych. Pyszność! To już by było na tyle. Idziemy na deser. A państwa zapraszamy nad litewski Bałtyk. Warto tu przyjechać o każdej porze roku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No co, zobaczmy jak smakuje czekoladowa stynka. Nareszcie deser. Pachnie ogórkami? Zaczynasz od głowy? No jasne. Gryź. Całkiem dobra. Oby nie ogórkowa. Prowadzący zjedzą? Potem udamy, że nie. Nie jadłyśmy. Skoczymy do sklepu, bo następna. Kupimy na talerz położony. Nie filmują, nie? Nie. Przestań jeść te stęgi, bo nie wystarczy. Nie, dobra.
Nawet jak poukładamy jedno na drugiej. Serdynki to i tak. Ułoży się, a ten nas masz niechyba. A nie chcesz zwyczajnie kupić wędzony? Mm-hmm. A nie w ogóle? No teraz możemy wziąć jeszcze, tak.